Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. I zaczniemy może od takiego akcentu, jakim są nasze oczy. Bo na pewno nie jeden raz słyszeliście o tym, że oczy to zwierciadło naszej duszy. I każda kobieta, która będzie oglądała ten film, pewnie sobie pomyśli, no tak, ja to bym chciała mieć takie piękne, długie, zagęszczone rzęsy. Żeby nie stosować sztucznych rzęs, żeby nie chodzić na zabiegi z przedłużania tych naszych rzęs. No, ja powiem wam szczerze, też jestem taką osobą. Ale być może po przejściu COVID-a zauważyłyście u siebie wzmożone wypadanie włosów, ale również brwi i rzęs. I potrzebujecie jakiegoś preparatu, który zahamuje ten proces i sprawi, że wasze rzęsy, wasze brwi znowu będą dobrze wyglądały. Albo też jesteście takimi kobietami, które kiedyś dawno, dawno przesadzały z depilacją brwi. Na pewno pamiętacie te czasy, kiedy robiło się takie cieniutkie, cieniutkie brwi, albo też brwi na tak zwanego plemnika. Zresztą ja sama kiedyś intensywnie depilowałam moje brwi i od wielu lat staram się przywrócić im dobry wygląd. Więc jeśli należycie do którejś z tych grup, to myślę, że ten dzisiejszy film może was zainteresować. W ofercie marki Evoe Farm znajdziecie 3 produkty. O jednym z nich już wam opowiadałam, a dokładnie o serum do stosowania w okolicy oczu Ila Aesthetic z bardzo fajnym mikromasażerem. Ja na temat tego preparatu zrobiłam też oddzielny film na moim kanale, więc dzisiaj nie będę wam o nim opowiadać. Natomiast postanowiłam, że poświęcę film, zadedykuję ten dzisiejszy film 2 kolejnym kosmetykom, które dostałam do przetestowania od marki, a mianowicie serum do stosowania w okolice tutaj brwi, na nasze brwi i labrown oraz serum do stosowania na okolice tutaj naszych rzęs i lash. Zacznijmy może od tego, dlaczego zdecydowałam się przetestować te preparaty. Po pierwsze, tak, ja też jestem tą osobą, która chciałaby mieć piękne, długie rzęsy, a moje rzęsy naturalnie są krótkie, no takie powiedziałabym słabej jakości i nawet nie wiecie, ile tuszy do rzęs przetestowałam, żeby te rzęsy wyglądały pięknie, żeby były długie. Już nie mówiąc o tym, że moja siostra naturalnie posiada tak długie, cudowne rzęsy, że sama jej zazdroszczę, zazdroszczę osobom, które takie rzęsy posiadają, bo też chciałabym takie mieć. Ale też jestem taką osobą, która nie lubi sztucznych rzęs. Nie wyobrażam sobie, żeby w moim makijażu codziennie te rzęsy przyklejać, żeby doklejać kępki, chociaż też tak kiedyś robiłam, że gdzieś tutaj przyklejałam sobie kępki, żeby te rzęsy trochę zagęścić. Kombinowałam przy nich naprawdę bardzo dużo. Też kiedyś, słuchajcie, korzystałam z zabiegów w salonach z przedłużaniem rzęs, ale zauważyłam, że to się niestety odbija na moich rzęsach i one już same w sobie są dosyć słabe, lubią często wypadać, więc jeszcze dokładanie rzęs, przyklejanie tych rzęs, zagęszczanie ich rzęs różnymi metodami, to nie jest dla mnie. Druga sprawa to są moje brwi. Ach, w ogóle moje brwi to jest temat, który przewija się od samego początku mojego kanału. Kto mnie śledzi, ten o tym doskonale wie. Ale ja też jestem taką osobą, która w ostatnim czasie inaczej stylizuje brwi. Zresztą sami zauważyliście i też pojawiają się pytania, czy mam zrobiony makijaż permanentny, jakie te brwi robię. I muszę wam powiedzieć, że zależy mi na tym, żeby te brwi wyglądały dobrze. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, żeby je trochę zagęścić, bo też kiedyś przesadzałam z depilacją. Największy problem miałam właśnie tutaj, w okolicy tak zwanej lwiej zmarszczki, gdzie po prostu no mocno depilowałam tutaj te brwi. I odrastanie włosków w tej okolicy jest dosyć trudne. O ile jeszcze jestem tutaj w stanie coś porobić tutaj właśnie na ogonkach, żeby te brwi wyglądały lepiej, no to tutaj już mam zdecydowanie większy problem. I jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, ja przetestowałam bardzo dużo produktów, takich, które będą poprawiały jakość włosków, zarówno brwi i rzęs. Sięgałam po produkty naturalne. Swego czasu też bardzo popularne pomadki, różnego rodzaju ekstrakty, wyciągi, olejki i szczerze, mówię wam to z ręką na sercu, u mnie nie daje to absolutnie żadnych efektów. Próbowałam olej rycynowy stosować na brwi
i to nic nie dało. Natomiast nie stosuję oleju rycynowego na rzęsy, ponieważ posiadam oczy wrażliwe. A olej rycynowy jest taką substancją, z którą należy bardzo, bardzo uważać. I nawet wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że przy stosowaniu oleju rycynowego właśnie na rzęsy może nawet dojść nie tylko do podrażnienia tej okolicy, podrażnienia powieki, oczu, ale też do zapalenia spojówek. Więc olej rycynowy kompletnie w okolicy rzęs odpada. I teraz kolejna sprawa. Próbowałam również różnego rodzaju odżywki. Jedne sprawdziły się lepiej, ale zdecydowana większość nie sprawdziła się w moim przypadku. Dlaczego? Dlatego, że posiadam, no właśnie, oczy wrażliwe, skórę wrażliwą. I wiecie, co było największym problemem przy stosowaniu tego typu odżywek? To, że nakładając je właśnie tutaj w okolicy rzęs na noc, rano budziłam się z opuchniętymi oczami, załzawionymi, zaropiałymi. To był po prostu koszmar. I większość bardzo takich popularnych, nawet bym powiedziała tańszych odżywek do rzęs u mnie się nie sprawdza, u mnie odpada. Ja muszę zwracać bardzo uwagę na to, jakie to będą produkty, jakie będą miały składy, ale też jakie przeszły badania. No i właśnie, kiedy dostałam do przetestowania te dwa serum od marki Evoe Farm, czyli Illa Brown i Illa Lash, weszłam sobie na stronę i zaczęłam sobie czytać o tych kosmetykach. To, co najbardziej mnie przekonało do ich wypróbowania, to szczerość marki, gdzie mamy podane wyniki badań przeprowadzonych na grupie osób, które testowały te dwa produkty i jakie te wyniki są. To jest coś, co, powiem wam szczerze, rzadko pojawia się w przypadku tego typu produktów, a mnie osobiście bardzo przekonuje. Taka szczerość marki, gdzie udostępniane są właśnie te wyniki badań. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, która moim zdaniem jest chyba najważniejsza w tym wszystkim, to są właśnie te badania. Badania, które przeprowadziła marka. Bo zacznijmy od takiej ważnej kwestii, jaką jest wypuszczenie jakiegoś produktu na rynek. Jeśli troszeczkę siedzicie w tym temacie i się orientujecie, to wiecie, że każdy kosmetyk, zanim wydostanie się na rynek, że tak powiem, zanim pojawi się w sprzedaży, musi przejść odpowiednie testy. I takim pierwszym testem jest m.in. sprawdzenie kosmetyku, jego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa przez safety asesora, osoby na bardzo poważnym, odpowiedzialnym stanowisku, która sprawdza formułę danego produktu, zastosowanie substancji, stężenia tych substancji, czy odpowiadają pod względem norm prawnych i tak dalej. I dopiero po odpowiednich testach, po sprawdzeniu tego wszystkiego, wydaje decyzję taką, że jest to produkt, który nadaje się na kolejne testy. No i tutaj mamy właśnie te kolejne testy, czyli test dermatologiczny. Większość kosmetyków musi przejść właśnie testy dermatologiczne, ale jeśli rozmawiamy o produktach do stosowania w okolicy oczu, dla mnie istotną kwestią są jeszcze jedne dodatkowe testy, testy okulistyczne, tak zwane testy oftalmologiczne. Ja wam też o tym opowiadałam w jednym z moich filmów, gdzie wypowiadałam się na temat stosowania kremów pod oczy. Dlaczego te testy są dla mnie takie ważne? Bo oczywiście stosujemy produkt na skórę, więc te testy dermatologiczne są istotne, ale w przypadku testów okulistycznych sprawdzane są produkty, substancje aktywne jeszcze głębiej. No bo musimy tutaj założyć, że stosujemy na skórę, ale właśnie w okolicy, gdzie produkt może, chociaż nie powinien, na przykład dostać się do oka, że aplikator może nam się przysunąć i może tam delikatnie gdzieś do tego oka się dostać. Co wtedy? Co się dzieje? Dodatkowo też trzeba sprawdzić właśnie, czy ten kosmetyk nie będzie podrażniał, czy nie będzie takich skutków ubocznych, że ta wrażliwa już okolica może źle zareagować. No i właśnie, słuchajcie,
Marka Evoe Farm zrobiła takie testy. Przetestowała swoje produkty pod każdym możliwym względem, informuje nas o tym na swojej stronie, podaje wyniki badań aplikacyjnych. Dla mnie osobiście jest to ogromny, ogromny plus dla marki i coś, co przekonuje mnie do przetestowania tych właśnie kosmetyków. Zaczniemy sobie od serum do brwi. Serum Illa Brown, które jak widzicie zamknięte jest właśnie w takim małym opakowaniu o pojemności 3 ml. I pierwsza najważniejsza sprawa, jego działanie, czyli właśnie wzmaganie wzrostu włosków, z drugiej strony zahamowanie wypadania włosków, które już tam, z którym już coś się po prostu dzieje, czyli wydłużenie, wzrost, zahamowanie nadmiernego wypadania, a dodatkowo również pogrubienie, nawilżenie, regeneracja i odżywienie. Bardzo ważne, istotne kwestie, jeśli rozmawiamy o serum do stosowania na nasze brwi. Zależy nam na tym, żeby te brwi trochę zagęścić, żeby zatrzymać nadmierne wypadanie, żeby zaczęły rosnąć nowe włoski, żeby były mocne, żeby ładnie wyglądały, żeby przy stylizacji, w takim codziennym makijażu też nasze brwi dobrze wyglądały. I tak właśnie ma działać to serum. Lecimy dalej, czyli kolejna istotna sprawa, a mianowicie skład. Co takiego skrywa Illa Brown? Na stronie, znowu kolejny plus dla marki, mamy podany pełny skład INSI. Oczywiście mamy też informacje o substancjach aktywnych, które będą właśnie działały na nasze brwi. Jak spojrzałam sobie na ten skład, to muszę Wam powiedzieć, wiele fajnych substancji aktywnych, których kompletnie nie znam. Wyciągów, o których pierwszy raz usłyszałam. Nawet analizując sobie ten skład dla Was, zaczęłam czytać o tych wybranych substancjach aktywnych i powiem Wam, że do tej pory nie spotkałam się z takimi substancjami w przypadku innych produktów, też popularnych produktów na naszym rynku do stymulacji wzrostu naszych brwi. No i wiele z nich okazało się naprawdę bardzo ciekawe. Ale to, co jest również istotne, a nawet bym powiedziała bardzo ważne w przypadku tego typu produktu, który ma stymulować wzrost naszych brwi, to są właśnie te stymulatory. I tutaj marka skorzystała z dwóch substancji, nowoczesnych substancji, które będą stymulowały wzrost naszych włosków. Ja nie będę dzisiaj się wypowiadać całkowicie na temat tych dwóch substancji, ale postanowiłam, że zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu linki, gdzie macie różnego rodzaju artykuły medyczne właśnie o tych składnikach. Więc jeśli Was interesuje, co to za stymulatory, jak działają, jakie mają wiązania, jaką mają budowę chemiczną, wszystko znajdziecie w opisie, wystarczy sobie rozwinąć opis i tam będziecie mieć linki do tych właśnie artykułów. Ja dzisiaj chciałabym po prostu powiedzieć, że w tym produkcie znajdziemy właśnie takie stymulatory, czyli substancje aktywne, kondycjonujące, substancje, które będą wpływały na wzrost włosków. No i mamy też oczywiście biotynę, biotyna, która jest istotnym składnikiem wpływającym na wzrost włosków. Jak dla mnie skład tego serum jest bardzo fajnie przemyślane, a nawet bym powiedziała genialny, też ze względu nie tylko na te stymulatory, ale na te ekstrakty, które tutaj znajdziemy. No i teraz przejdziemy do takich kwestii technicznych, a mianowicie, jak wygląda aplikator? Aplikator jest zakończony taką mięciutką gąbeczką, fajnie wyprofilowaną, dzięki której też serum bardzo ładnie możemy tutaj sobie nałożyć, zaaplikować na okolice właśnie naszych brwi. Oczywiście istotną kwestią jest to, że stosujemy serum wieczornej pielęgnacji na czystą skórę, na czyste brwi. Absolutnie nie robimy tego na makijaż. Marka oczywiście informuje nas o tym, jak zastosować serum. Wszystkie takie informacje znajdziecie w opisach do danego produktu. Nakładamy je codziennie i na suchą, właśnie oczyszczoną skórę. Takie finalne efekty ze stosowania tego serum powinny pojawić się przy około 12 tygodniach. Po około, albo nawet przed, właśnie gdzieś tak w okolicy tych 12 tygodni. Jest to bardzo dobry czas, bo jeśli sobie zerkniemy na to, jaki mamy cykl naszego włosa, to trzeba tutaj przyznać, że rzeczywiście
ten czas taki finalny, kiedy stosujemy to serum codziennie w naszej pielęgnacji, jest optymalny do jego działania. Mniej więcej, kiedy już zauważycie ten efekt i będzie on dla Was wystarczający, albo właśnie na przykład po tych 12 tygodniach, możemy zmniejszyć dawkę stosowania takiego serum i nakładać je 2 do 4 razy w tygodniu, żeby podtrzymać efekt. Proste? No oczywiście, że proste. Ale uwaga, są też pewne przeciwwskazania do stosowania tego produktu i tutaj znowu kolejny plus dla marki, ponieważ informuje nas ona o tym, jakie to są przeciwwskazania, czego należy się wystrzegać i co robić, żeby ten produkt działał efektywnie, ale był dla nas również bezpieczny. Oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że tak jak w przypadku kosmetyków, tak również w przypadku tego typu produktów, u jednych efekt pojawi się szybciej, u drugich efekt pojawi się później. Ale to, co jest bardzo ważne, to jest systematyczność stosowania takiego kosmetyku. Bo jeżeli będziemy go sobie stosować raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu i zapominać o tym, żeby nakładać codziennie wieczornej pielęgnacji, no to rzeczywiście ten efekt będzie znikomy albo pojawi się dopiero w jakimś tam dłuższym, określonym tempie. Więc ta systematyczność i codzienność w przypadku takich produktów jest dla nas bardzo istotna. No dobrze, to powiedziałam Wam o tym właśnie, jak działa serum Ila Braun, co mamy w składzie, o tym, że jest to kosmetyk przebadany, bezpieczny, z bardzo fajnymi substancjami aktywnymi, super aplikatorem. Uwaga, nie posiada też substancji zapachowych, więc to też jest istotne, kiedy stosujemy taki kosmetyk w okolicy naszych oczu, żeby nie doszło do żadnego podrażnienia. Wiemy, jak działa, jak mamy stosować, no to teraz przejdziemy do drugiego kosmetyku, którym jest Ila Lash. Opakowanie tego produktu jest bardzo zbliżone, chociaż mamy inny kolor samego designu opakowania. Tutaj też mamy inny aplikator, zaraz do tego przejdziemy, ale działanie. Działanie ma być, no generalnie jest zbliżone do działania serum w okolicy brwi, czyli stymulacja wzrostu rzęs, pogrubienie, wydłużenie, zatrzymanie tego procesu, zahamowanie procesu nadmiernego wypadania, a dodatkowo też regeneracja i wzmocnienie, poprawa kondycji naszych rzęs. To, co jest nam bardzo, co jest dla nas bardzo istotne i rzeczywiście potrzebne. Skład tego kosmetyku. No tutaj już mamy inny skład, a mianowicie zdecydowanie bardziej okrojony, a to też ze względu na to, że ten produkt stosujemy już zdecydowanie bliżej naszego oka, więc wszelkiego rodzaju ekstrakty, które mogłyby działać drażniąco, nie są wskazane. Musicie też o tym pamiętać. To jest mniej więcej to, o czym Wam powiedziałam wcześniej na zasadzie oleju rycynowego, że pamiętajcie o tym, że wszelkiego rodzaju substancje naturalne posiadają bardzo dużą ilość alergenów, potencjalnych alergenów. I jeśli mamy używać tego typu produkt w okolicy naszego oka, bardzo blisko tutaj tych błąd tutaj blisko oka, musi on zawierać jak najmniejszą ilość potencjalnych alergenów. Serum to właśnie Ila Lash ma bardzo fajnie opracowaną formułę, bo znajdziemy tutaj znowu te nowoczesne stymulatory, które są istotne do wzrostu naszych rzęs. Mamy również biotynę, na której nam zależy w przypadku wzrostu naszych rzęs i mamy to, co jest tak naprawdę istotne i najważniejsze w tym produkcie. Więc cieszę się, że marka ograniczyła skład, że jest to prosty skład, ale skład skuteczny, taki, który właśnie fajnie ma działać na nasze rzęsy. No i oczywiście przypominam, że jest to produkt przebadany dermatologicznie, oftalmologicznie, czyli bezpieczny do stosowania w okolicy naszego oka. No i teraz aplikacja. I tutaj musimy zatrzymać się nieco dłużej, ponieważ aplikacja produktu w postaci serum do stymulacji naszych rzęs jest niesamowicie istotna. I muszę Wam powiedzieć, że ja zauważyłam, że wiele osób ma z tym problem, robi to źle i nie stosuje się do zaleceń producenta. A jest to bardzo ważna i istotna sprawa, ponieważ to właśnie producent przetestował ten kosmetyk w odpowiedni sposób,
wykonał odpowiednie testy, by był on dla nas bezpieczny. I jeżeli będziemy to robić tak na własną rękę, no to słuchajcie, tak jak w przypadku stosowania kosmetyków, mogą pojawić się jakieś problemy, więc ja będę Wam tutaj przypominać, że zawsze czytamy zalecenia producenta, zawsze stosujemy się do przeciwwskazań, które się pojawiają i tutaj też w przypadku Ilalash takie przeciwwskazania są podane na stronie, więc sobie je przeczytajcie i z nimi się koniecznie zapoznajcie. No i stosujemy się właśnie do zaleceń producenta. Co robimy? Skóra musi być oczyszczona, musimy wykonać demakijaż oczu, musi być osuszona i robimy to w wieczornej pielęgnacji na noc. Kolejna istotna sprawa, właśnie aplikator, który jest wyposażony w ten mały taki pędzelek, on nabiera dosyć dużo produktu. Co robimy? Przede wszystkim ściągamy nadmiar produktu. Tego serum nie może być za dużo, żeby nam nie spłynęło do oka, nie spływało po rzęsach, czyli tutaj istotna kwestia, zdejmujemy nadmiar serum i tak jest jeszcze go dużo, uwierzcie mi, na tym pędzelku. I teraz, jednym pociągnięciem pędzelka, blisko linii rzęs, najlepiej na zamkniętym oku, pociągamy pędzelkiem. Nie robimy tego na skórze powieki, nie przeciągamy tutaj po długości, bo tutaj nam włoski nie rosną. Tylko słuchajcie, robimy to tak, jak rosną nasze naturalne rzęsy. Bardzo blisko tutaj ich wzrostu, tutaj tej linii naszych rzęs, jednym pociągnięciem pędzelka. I absolutnie nie dokładamy produktu, nie powtarzamy tej czynności, bo i tak, słuchajcie, substancje aktywne, te stymulatory, im wystarczy taka ilość, jaką nałożycie, nie musicie tutaj absolutnie nic dokładać, ponawiać sobie. Ważne jest to, że po prostu robimy to jednym ruchem, delikatnie, jednym pociągnięciem, nie śpieszymy się, żeby pędzelek nie wszedł nam, nie dostał nam się do oka, żeby ładnie tutaj całą tę linię pokryć. Też kiedyś spotkałam się z taką opinią, że stosując tego typu serum, tutaj właśnie linia na powiece nam się robi ciemniejsza. No jeżeli my będziemy stosować serum na skórę, na powiekę, a nie przy linii rzęs, no to rzeczywiście może do tego dojść, że to miejsce, gdzie aplikujemy serum, zrobi się nieco ciemniejsze. Ale to jest zły sposób aplikacji produktu. Więc tak jak mówię, powtarzam, nakładamy niewielką ilość, zdejmujemy nadmiar serum z pędzelka, najlepiej na zamkniętym oku, jednym delikatnym ruchem pociągnięciem przy blisko, bardzo blisko linii naszych rzęs, od miejsca, gdzie one się zaczynają do miejsca, gdzie one się kończą. I tyle. Nie robimy nic więcej. No i teraz powiem Wam, jakie są moje wrażenia ze stosowania tych dwóch produktów. Co prawda, ja stosuję je krótko, bo jest to okres maksymalnie gdzieś już około 3 tygodni, więc ten efekt, o którym informuje nas producent, czyli tak mniej więcej koło tych 12 tygodni, no to sami widzicie, że jeszcze jest za mały. Ale ja już widzę, że coś zaczyna się dziać. I co takiego zaczyna się dziać? Przede wszystkim zauważyłam, że jeśli rozmawiamy o moich rzęsach, to zaczynają wyrastać takie maleńkie rzęsy. I widzę to w momencie, kiedy aplikuję tuż do rzęs, które ładnie te rzęsy rozczesuję, ale wychwytuję właśnie te małe włoski, które pojawiają się przy linii rzęs. I to już jest dla mnie sygnał, że produkt działa. U mnie jeszcze nie widać tego efektu wydłużenia rzęs, wow, no bo tak jak mówię, to jest jeszcze zdecydowanie za krótko. Ale już coś się dzieje. Już pojawiają się pierwsze włoski i nie mogę się doczekać tych efektów tak mniej więcej za 6 tygodni, kiedy zobaczę, że coś będzie, no te moje rzęsy będą wyglądały lepiej. I na pewno dam Wam znać na moim Instagramie, będę Was informować o tym, jak przebiegają te testy, co już widzę, jak wyglądają moje rzęsy, a tutaj na moim kanale na pewno też zobaczycie ich
efekty działania, jeśli takie się pojawią, a mam nadzieję, że się pojawią na moich rzęsach, bo postanowiłam, że przez cały etap stosowania tych produktów nie będę zmieniać tuszu do rzęs. Żeby był cały czas ten sam tusz do rzęs, a zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Jeśli chodzi o moje brwi, to zauważyłam również, że zaczynają się pojawiać małe włoski tutaj właśnie w tej okolicy lwiej zmarszczki. Więc też nie będę depilować, nie będę absolutnie robić nic tutaj w tej okolicy. Zobaczymy, jak te brwi będą wyglądały za jakiś czas, ale powiem wam, że jestem bardzo podekscytowana, bo podoba mi się, że coś już się dzieje. Kolejna ważna sprawa, i to jest dla mnie niesamowicie też kolejny ważny plus. Słuchajcie, ja nie mam żadnego problemu z łzawieniem oczu, z ropieniem oczu. Nie budzę się właśnie z takimi oczami zaropiałymi, nie budzę się z podpuchniętymi oczami. Nie dochodzi do żadnego swędzenia, do żadnego pieczenia. Absolutnie ta górna powieka tutaj przy linii rzęs też nie jest jakaś wrażliwa. No super, pierwszy raz widzę, że tak fajnie to wszystko działa. Czyli jednak to, o czym zawsze sobie, to co sobie zawsze zakładam i o czym myślę, czyli te testy, badania, bezpieczeństwo, fajnie skomponowane formuły mają sens. I jeśli stosuję tego typu produkty, to muszę być pewna, że są one bezpieczne. I tym bardziej polecając wam tego typu kosmetyki na moim kanale, muszę je u siebie wcześniej przetestować i zobaczyć, jak to jest z tą wrażliwością w tej okolicy oczu, z tym łzawieniem, z tym pieczeniem, z czymkolwiek, jakimkolwiek efektem niepożądanym, który mógłby się pojawić w tej okolicy. I jeżeli widzę, że jest ok, że jest dobrze, a nawet powiedziała bardzo dobrze, no to wtedy dopiero mogę polecić wam taki kosmetyk. I tak jak mówię, są już prawie 3 tygodnie stosowania tych produktów za mną. Nie ma żadnych efektów ubocznych. Dobrze widzę. Rzęsy zaczynają rosnąć. Brwi zaczynają rosnąć. Czekam na więcej. Słuchajcie, czekam na więcej. Zobaczymy, jak to będzie. Także moi drodzy, moje drogie panie, dzisiaj opowiedziałam wam trochę o tych dwóch kosmetykach. O tym, jak one u mnie działają. Co jest w nich dla mnie istotnego, jak jest z ich składami, jak jest z aplikacją. Mogliście zobaczyć, jak to wszystko przebiega, jak to wszystko wygląda. Zobaczymy, jak będzie dalej, zobaczymy, jakie będą kolejne efekty. Tak jak mówię, jestem bardzo podekscytowana, no ale czekam na więcej. Czekam na więcej i chcę więcej, bo chcę mieć latem piękne, długie rzęsy, fajnie zagęszczone brwi, na tym najbardziej mi zależy. Przypominam wam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie najważniejsze linki i informacje, które mogą wam się przydać. Wszystkie te dwa, wszystkie produkty, czyli nie tylko serum do brwi, serum do rzęs, ale również serum do stosowania w okolice oczu, dostaniecie, możecie zakupić na stronie marki Evoe Farm. Także wszystkie informacje macie w opisie, a ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że was trochę zaskoczyłam, ale też zaintrygowałam, zainteresowałam serum do brwi i serum do rzęs. Jeśli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Jak zawsze postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Piszcie, co myślicie na temat tych dwóch kosmetyków, a może już wśród was są takie osoby, które również je stosują i nie wiem, może już widzą jakieś efekty? Dajcie koniecznie znać. Czekam na wasze komentarze, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!